Wieś Łosie leży na obrzeżu Łemkowszczyzny nad rzeką Ropą w Beskidzie Niskim. Jej historia sięga XIV wieku. Zamieszkała przez ludność ruską obrządku grecko-katolickiego, była jedną z większych łemkowskich wsi. W początku XX wieku liczyła prawie 1100 mieszkańców. Po odkryciu ropy naftowej na tym terenie i powstaniu rafinerii w sąsiedniej wsi noszącej obecnie nazwę Ropa, Łosianie zajęli się przetwarzaniem i obwoźną sprzedażą produktów jej destylacji. Po dziś dzień w Łosiu istnieją dawne kopane studnie do płytkich pokładów ropy, w których gromadzi się niewielka ilość brunatnej mazi. No to zbieraj tu. Nie jest tu tak duże, bo nas pewno dach to już uporedził. A no mi się tak zdaje. Jak na... Na 120 maziarów to może byle... Ja mi się zdaje, że więcej maziarów było jak 120. A tuż to, a i prawie z każdej chałupy jechał. A prawie z każdej. No. Tam kilka tylko żony było, że nie jeździły. Piszliby z mnie na inszy to. Ale to tam jak już pospieszyły się, to zabrali, to już nie będzie tylko. Tak, jak to powiedziały stare ludzie, czyja kosa pierwsza, to chałupka szersza. Tak. A kojo toho, kto nie pernuje swoho. To tak twoje jak i czyje. No to co, ale to, który pierwszy, to lepszy. Tak. Włos kamień spod kolesa i damy kus do peredu. Proszę, już jest. Chaj do peredu, kus to. No dobra, najbudę. Jest! Jest! Daj opatku i smar. Ja przytrzymam to. Dobre. Daj budę. Aj, jakle pisne. Ale był pisny wis. Trzeba było smarować koneczki. Zawoż koleso. Zawoż to. Już. Jest. To ja założę luśniu i żabku i bajus. No, widzisz, jak się teper lekko obertat. Jak posmarowany. A tu co w tej bocci jest? To co? Oliwa. No do góry. O, pomału. Bo mi natrafiło. No dobra. A to tu beremy z góry z mazią. To tak. Tu w tej drewianie była maź. Jest. Znaczy trzeba, że... Myśmy się nie pomylili. Trzymaj z góry, bo polepić. No to już właśnie, że trzeba trzymać, bo to ci to jest ciachar. No nie. Barienia, bik. Jest. No, pchaj. Dobra. Mam chorę. No i trzymaj tu. Ja pójdę do paredu. No, trzymaj. Do góry. Obóz zamaczę. Daj prymat. No, widzisz? Dobra, to no, jeszcze tu na prawą stronę. Gdzie dalej? No już budemy i chaty, bo pismo, zostańcie zdrowi. Prosijcie na perekopach i na pereliskach posadte kompery. Na szerokim skosyte
Šino! Dýchajte s Bohom. No, buď zdorová. Chodte zdorový s Bohom. Šťastlivá vám doroha. Ďakujeme. Chodte zdorový, preplňujte gazdivka. Ja vás pokroplím švačenom vodom, žeby sa vám darilo. Daj Bože. I prijíždajte, i priveste duže peniaze. Dio! Hejta! Nu, hejta! Dio! Hejta! Hej! Dio! Hejta! Ale včera tak ľavo, to ja myslím, že jak by bolo taká hlboká voda, to by sme bez riku neperešli. Dobrý, že je zmist. Jaj, dobrý, nelašia ich hlavo bez riku. A jak bola droha neznána, to ešte malo nevtopil. No, ale jak by nám bočko pochpadalo z voza, to... Ešte by bolo na hypotech kameniach. Daj Bože šťastia. Sino schne. Aj Bože, daj Bože. Taká dobrá pohoda. Dobrá, dobrá, juž možná kráda. Na hori drivnej vidar vie, drivnej vidar vie, tam Vasilko. Pšený čeň kušie, tam Vasilko. Pšený čeň kušie, hej, ahoj. Už pošijal, prichodit do kraju, prichodit do kraju, vyšlo dívča, zelenou haju, vyšlo dívča. Tu ladni, tady to špereme. A jak vidíš na Šlonské, máš čilkom inakšie. Ale budu tužil za selom, bo kľúče neprijdeme jak za 2-3 mesiaci. No pít zimu na všetkých sviatech. No, ale... Może dasz to grosza zarobimy. To za to, za to się icha. Kuplu ja kwateroczku medu, kwateroczku medu. Ja tebe z doriżenik zwedu. Ja tebe z doriżenik zwedu. Hej, ahoj. Tam na hori. Już pszeniczku kosyć, już pszeniczku kosyć, hańcia jomu, buchy nutry nosyć, hańcia jomu. Mazi, o! Mistro! Czechy! O! Ja chciałem tam na podwórko zajechać, konie trochę popać. Można by było. No proszę. No strasznie, bo tam góreczka. Koniam siana! Czekaj, gniady, czekaj!
jak puść wistu, witata widmo. A z czego to maści panowie robicie? Panie, toż w Gliku jest rafineria, a to wszystko od nafty pochodzi. Na sam przód jak naftę wezmą, odciągają benzynę, później naftę, a później dostają olej i taki smar na końcu. Tak zwana maś. Tak. Maś. No bo te mazie to one są, proszę pana, wyłącznie na osie drewniane. Zresztą pan wie? O, na drewniane. Na drewniane. Na żelazne osie już musi być towar, wie pan? Tak. No. A te co do smarowania puszorku, jak gdzie geć, to już nie z rafinerii. To już. To już biorą z tego, z brzozy korzeni, ze sosny korzeni, wycapiają i wycieka to, to jest dziegieć. A do wozów to już jest z rafinerii. A dziegieć zresztą pan wie, że to jest lecznicza rzecz. Pani na kopyto i na świeżbi, na grudę, na wszystko używają. To jest bardzo dobre, bo się kapcie nie łapie. Tak. Te rafiorki. Panie gospodarzu, daj pan maziorkę. Dosłownie, bo może czasami powietrze oddać. To już gorąco było. Połóż pan tu na boku. A proszę pana, zapalimy se, nie? Niechaj by było tak. Niech by było. Niech by było. To zapalimy. A ja nie ukręcę. A ja ukręcę. Ale to jest żółty. Żółty, no. Macedoński. Tak. To teraz pojedziecie na raport. Gdzie pojedziecie? A my teraz będziemy się udawać na Śląsk. Na Śląsk? Tylko nie tak prędko, bo to kawał drogi jest. To trzeba pomału jechać. Tak. Proszę. Niechaj by było. Nie. Panie, my sami aż wracamy do domu jesienią. Mm-hmm. My tak prędko nie wracamy. No bo szkoda, panie, tak daleko przejechać i mało zarobić. A jak? A po ile to za liter? Proszę pana, maś tą pan ma za to, co mi tutaj stanęli. To jeszcze daj pan. Za pieniążki liter. Dobra, to będzie kosztowało 6 zł. Masz pan maś, że nie wiem, czy pan taką już miał. Jak się pan ze mną spotka, gdzie, to pan powie. Była maś, prawdziwa maś, taka jak ma być. Przygody jakie bez drogo się nie zażywą? Była różnie. Była tak, że taki nieuczciwy zastanie na drodze, bo chce lekkie pieniądze zdobyć. O proszę. No. Ale staramy się wcześniej zajechać na noc, a żeby wieczorem nie jechać, bo jak wieczorem, no to jest niebezpiecznie. Po drodze macie żony rozmaite. Panie, jakby to tak chciał, to byś do domu nie wrócił. A no jak? Bo jakby tam został, aby tam to przytrzymała i co by było? Zostań tu, jak ty jesteś wolny. Aha. No a jak jesteś żonaty, to nikt przecież nie chce. To po ile? Ile to? 6 złotych. O proszę. Dziękuję. Jak dobra maś, mówi pan, to na pewno. To będzie. Dziękuję. Ja również. To kiedy przyjedziecie niech znowu? Się darzy. Nie wiem, jak się będę czuł na zdrowiu, wie pan. Dobrze. Bo ja już nie taki młody. No tak gdzie, za 2 miesiące. Zobaczymy. Jak będziecie jechali, to znowu kupimy te maści. Zobaczymy, jak mówił ślepy. A za sezon jak wygląda? Wie pan, to tak, jak się pójdzie w bogatą okolicę, to i 2000 się zarobi. A jak biedniejszą, no to mniej, to tak jest niewymierzone, że to tak, że musi być tyle zarobić. Jakby patrzył tylko na tą rolę, to by nie wyżył. No tak.
Chod bliže, budeme jistý. Je herbata, jak bys chtěl. Tu v skrinči. V imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Macz roho. Dość miękkie, nie? Miękkie, a nie... a chude. O chude, nie? A jeszcze musimy pitkową poprawić. No kurczę, już. To może pierwsze pitkową poprawimy. Już. O, to bardzo dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia na drugi raz. Też dziękujemy. Dużo zdrowia. Bio, konie. Bio. Jo, bo wiem, że ja. Czemu ta koło smutna? Czemu ta taka smutna? Ja nie smutna, wczera była byta, ja nie smutna, ale serdita, bo ja wczera była byta. Dzień dobry pani, mazi wam nieco? Mazi. Nie, zaraz nie ma takie, żeby co mazić. To czym będzie smarować? W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Pomiluj mnie, Boże, po wielkiej miłości Twojej i po mnohosti szczedro Twoich oczysty bezakonie moje. Zosibna obmyj mnie i bezakonie mojego i od grzecha mojego oczysty mnie. Bo bezakonie moje ja znaju i grzech mi jest predo mnoju. Проти тебе єдиного я згрішив і перед тобою зло вчинив, то і ти правий і переможеш мене, коли будеш судити. Це бо в беззаконіях я родився і в гріхах зачала мене мати моя. Окропи мене і сопом очищуся. Narodzice, na macice, na kurdzielę, na pierdzielę. Proszę pana. Na karaluchę, na wszystko, nie? Proszę pana, to znowu jest ciechec na to. A to ciechec? A jak najbardziej. Na kopyta, na grudę, na lisa je. Dobry dzień. A na glistę co jest? No to ja nie wiem, czy to będzie skutecznie, ale... To do opieki cię weź, nie? Ale tak. Sądzę, żeby to było niezłe. Beczki się poukryło, pozakryło i nie widać, co tu macie. No to jest prawda, ale... Przynajmniej pokaż pan, jaki towar pan ma. To proszę pana, ja do czego panu pokażę? Ale to co pan... wezmę. Przecież nie mogę porozdawać daty słowa, bo z czego a bym... A bo się brakło. A tuż to, z czego bym żył. Także daj Boże zdrowie. Ma żywot. Jehe Oliwo
Daj Boże, dobry wieczór. Daj Boże, dobry wieczór. Słuchajcie, gazdo, ja jecham ze Smarami, tak znaczy się z Mazią. Chciałem dać zanoczułaty. Tym byłoby dać miejsce was. To czego nie? Czego nie? Też miejsce jest dosyć. To dobry, to ja wam to tarano w nadhorodziu za to. Dobra, dobra. Tam jest boisko wielkie, to można się zalokowaty, gdzie się... Na wieczerzy was musimy zaprosić. Człowiek w terenie, przeważnie o suchym... No, chociaż na horiaczu. Jak upuść horiaczu w strawu, ale zawsze horiacza. Bio, dali. Bio. Bio, chary, bio. Bio, bio, bio dali. Dobra, stójcie. To będzie bio. Pania. Proszę, weceria. Dziękujemy. 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 Za horiaczu strawu. To odkąd ste przyjechali? To ostatnio... Ja był dosyć daleko, aż pit... No, daleko, niedaleko, pit Tarnową. Po imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. To w jakie tam okolici chodzicie? No dokładnie Kocie, Szyna, Bielska, Żywec. No i był już potem podjeżdżał się kawałek tu pod Wadowici. A nianio moi dawniejsze to jeździli na Czechach jakiś czas. A potem znowu przyszedł tu do Polski i daleko Warszawy. Na Czechy i na Węgry jeździli jeszcze za przed pierwszą wojną, kiedy granicy nie było. A jak już granicę zamknęli, to tylko czasami piszli na zieloną granicę przejść. To jak finanse nie zimali, to było dobre. Jak zimali, no to płacił karu i wrócili do Polski z powrotem. A każdy to tak można chodzić? Z tą Mazią. Jo, i nie każdy, bo to się trzeba było wczyty przy nianiu za 3 roky, żeby się nauczył, żeby znał, gdzie pojechaty i drogu, żeby miał mapu w głowie. I musiał dostać takie zezwolenia za starostwa. Ale trzeba było zrobić podania. Ja to zrobił, ale mnie miał 30 roków. I starostwo odpowiło, jak minęło mi 30 roków, tak już dostał zezwolenia na handel rozwoźny po Ciwi Pilszczy. Tu pisze, świadectwo przemysłowe na teren państwa polskiego. Tak, że już policjanty, czy tam po naszemu, a my nazywali szandary, nie zrobili nic, bo już był dokument w rukach. Чим багатше околиця була, то і Мазір був багатший. Ну, відома річ, так. Багатші люди, то і заробити так, дали. То і заробити дали. Бо з ними таке, хоч би ту в наших горах. От стогінчик хів, знову йшли би це до Восі, бо в Осі так не було хлопів до роботи, йшли там заробити. І кожен глядав, якісь цих осередків, do życia, nie tak, że... Prawie każde seło dorablało do gazdyłka. No, bo znamy bodaj rechwałt. Uci chowali, uci prodawali i ciś musieli do gazdyłka dorobyć. Dawaj, kot. Dobrze, daj, dobrze. No to dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, spokój. Chodź, pomolimy się. Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen.
Dują dwie, trzy z południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko teplejarne prehrywa tku z oczu. Dują dwie, trzy, hornut krychy, droga na cychat, a na żlosian i z boiska wozoczek wypychat. Składat boczko na wozoczok, tajwiona horlyci, już waduje mas oliwu i śmir na fabryci. Załadował i przyjechał jeszcze za wydoku i rychtuje się w drogu do samego zmroku. Teraz sobie do zapaska dobra żena oczy, talem ichaj szczęśliwo, Boh ty do pomocy. Teraz jedna i druga ruczeńkami ślozy, a na seli od północy dudniat czerczat wozy. Żegnat każda swojego muża, Jewa czy tam róża, a każda prosić swojego, napyś dasz to mużu. Taj prodał ja wszytok towar, aż wyskreptał boczkę, już się nie martwił handlą, lem jak tam dytoczkę. Co wiosnę przez ponad 100 lat wyruszały z Łosia maziarskie wozy, by powrócić do domu późną jesienią. Były czasy, gdy maziarze docierali w kierunku wschodnim po Odessę i Jekaterynosław, w północnym po Wilno i Rygę, w zachodnim po Brno, a na południu po Arad i Koloszwar. Wiosna 1947 roku okazała się dla Łemków tragiczna. Przeprowadzona wówczas deportacyjna akcja Wisła objęła także mieszkańców Łosia. Rozproszono ich po terenach zachodniej i północnej Polski. Po roku 1956 niektórzy z nich powrócili w swe ojczyste strony. Kilku próbowało podjąć na nowo dawne maziarskie rzemiosło. Ostatni maziarz wyruszył na szlak w latach 70.